Witam widzów mojego kanału po dwuletniej przerwie w nadawaniu. Praktycznie przez te 2 lata niewiele zmieniło się w wyglądzie mojego obiektu. Przerwa zbiegła się w czasie z okresem pandemii, ale nie to było przyczyną braku nowych filmów. W schronie i wokół niego doszło do kosmetycznych zmian poprawiających funkcjonowanie obiektu. Ten nowy film ma podsumować 2 lata funkcjonowania obiektu oraz opowiedzieć o problemach, które z tego wynikły. Sama epidemia nie wpłynęła znacząco na moje życie i zdrowie. Bardziej te problemy były związane z moją pracą zawodową. 15 ujemnych testów, przymus szczepień, to wszystko, co mogę powiedzieć na temat tamtego czasu. Praktycznie wszyscy moi współpracownicy chorowali na tę chorobę, a ja nie. I sam zachodzę, jak mogło do tego dojść. Nie był to efekt jakiejś specjalnej izolacji, raczej myślę, że to był wpływ picia kawy i zakwaszania organizmu przez tą substancję. Jedni polecali tonik z chininą, a ja polecam kawę. Puste półki sklepowe to straszna perspektywa, która jest możliwa w nadchodzących czasach. Widzieliśmy je zarówno podczas pandemii, jak i po wybuchu wojny na Ukrainie. Polecam więc rozsądne zbieranie zapasów, szczególnie w okresie spokoju i normalnych cen. Myślę więc, że rozsądnym pomysłem jest zakup zamrażalnika, tym bardziej, że nie jest to bardzo drogi zakup. Po prawie 4 latach codziennego działania pewnego dnia pompa odwadniająca odmówiła działania. Jak pamiętacie z moich poprzednich filmów, system odwadniania okolicy bunkra jest bardzo ważny w utrzymaniu funkcjonowania tego obiektu. Dlatego jak tylko zauważyłem, że pompa nie działa, postanowiłem rozebrać ją na części i sprawdzić, co było przyczyną usterki. Zapewne przyczyną uszkodzenia silnika pompy były warunki pracy, w których pracowała. Niestety w żaden sposób nie mogłem przywrócić pompy do życia. Byłem zadowolony z jej 4-letniej pracy, więc postanowiłem kupić ją ponownie. Jak się okazało, pomimo tego, że była reklamowana w sklepach internetowych jako dostępna, nie można było jej w żaden sposób kupić. Co najśmieszniejsze, popsuł się w tym samym czasie głowy płaszcz hydroforu. Jak widać, woda na mojej działce potrafi sprawić wiele problemów. W kanale odwadniającym pracowała pompa zastępcza, a ja szukałem nowej pompy. Po kilku dniach kupiłem pompę o podobnych parametrach. Wybór padł na pompę firmy IBO. Tak jak pierwsza pompa, posiada pływak wewnętrzny. Moc 550 W. Wydajność 100 litrów na minutę, maksymalne podnoszenie 6 metrów. Żeby zamontować pompę, musiałem wykonać małą modyfikację systemu odprowadzania tej wody. Ten poklejony wąż nadawał się tylko do wyrzucania. Pompa jest na sztywno podłączona do systemu odprowadzającego. Pompa pracuje od listopada i jak na razie nie ma z nią żadnych problemów. Mam nadzieję, że wytrzyma kolejne 4 lata, jeśli nie dłużej. Jak słyszycie, posiadanie zdublowanych systemów jest jak najbardziej potrzebne. Bez pompy zapasowej przez kilka dni nie mamy żadnej ochrony. Mieszkanie w mojej okolicy wiąże się z problemami częstych przerw dostawy prądu. Można powiedzieć, że w tym roku pogoda nas nie rozpieszczała. Co prawda nie było żadnego oberwania chmury i zalania, ale wiatry robiły duże spustoszenie. Powalone drzewa w lesie, zerwane linie, zablokowane drogi. Wszystko to powodowało przerwy w dostawie prądu. A co za tym idzie, stanowiło zagrożenie dla zapasów żywności. Dodatkowo zaczęły się problemy z agregatem. Nie uruchamiał się prawidłowo i podczas jednej z wichur po prostu nie działał. Jak już mówiłem wcześniej, minęły magiczne 4 lata. Także od jego zakupu. Krótkie śledztwo wykazało problem z oryginalnym akumulatorem. Oryginalna pojemność akumulatora wynosiła 16 V. W spoczynku miernik pokazywał 12-13 V. Agregat nie załączał się za każdym razem, a pomiar wykonywany podczas załączania agregatu pokazywał napięcie 8 V. Na szczęście firma sprzedająca agregat, czyli AgroMoc Sieradza, wykazała się tutaj ogromną empatią. Kilka dni po zgłoszeniu przyjechała ekipa i wymieniła akumulator na ten o większej pojemności. Ponieważ stara skrzynka uległa korozji, miałem też problemy z dostępem do agregatu. Zakupiłem mini-stalową wiatę, dzięki czemu dostęp do agregatu jest dużo większy i zyskałem miejsce na przechowywanie ropy i benzyny. Spaliny odprowadzane są wreszcie rurą wydechową poza skrzynię przechowującą agregat. Dzięki temu przedłuży się życie jego filtrów. Dostęp do agregatu jest dużo wygodniejszy.
a ma to szczególne znaczenie w złych warunkach pogodowych, kiedy najczęściej takie problemy występują. Taką wiatę możecie kupić w internecie pod hasłem wiaty śmietnikowe. Nie wiem, czym ogrzewacie domy, ale ja robię to gazem. O ile cena gazu w szczycie pandemii nie stanowiła problemu, to wojna na Ukrainie zrobiła swoje. Proponuję Wam wykonać szybki zakup z myślą o przyszłej zimie. Cena gazu w tym roku wynosiła już prawie 5 zł, więc może być znowu tak samo. A na koniec problem najmniejszy. Może pamiętacie moją uroczą kuchnię na działce? Jak już mówiłem, w tym roku naprawdę mocno wiało. Wiatr zrobił swoje i uszkodził plandykę, która służyła jako daszek nad kuchnią. Dlatego przed sezonem założyłem metalowy dach. Mam nadzieję, że to dużo lepiej uchroni kuchnię przed pogodą. I tu kończyłbym swój krótki, dwuletni przewodnik po historii bunkra. A ponieważ sytuacja na świecie się zmieniła, szykujcie się na kilka nowych filmów w tym roku. Czekajcie więc na kolejne moje nagrania i do zobaczenia wkrótce. Cześć!